Cel karności Bożej, bogobojnej karności w zborze. Jaki jest cel bogobojnej karności? I to jest temat, który jest bardzo ważny, dlatego że on ma po pierwsze jako cel zachowanie chwały Bożej. Z pewnością moim pierwszym staraniem i przedmiotem mojej troski w kwestii karności, bogobojnej karności, powinno być zachowanie chwały Boga i czci przynależnej Jego świętemu imieniu. I taki cel ma każdy, kto się zgromadza do imienia Pana Jezusa. To Bóg sam, On sam mieszka w Kościele i jeśli toleruje się w Nim zło, święte imię Chrystusa, które jest z Nim powiązane, automatycznie zostaje zniesławione. Kościół musi być utrzymywany jako miejsce godne, przystosowane do Jego świętej obecności, a Jego chwała i cześć zachowywana przez osądzanie każdej formy grzechu i zła, jakie tylko wyjdzie na jaw w zgromadzeniu, w zborze, w Kościele. Taki powinien być nadrzędny cel karności, bogobojnej karności. Ludzkobojna karność takiego celu nie ma. Bogobojna karność ma taki cel. Przez bogobojne karcenie błądzącego i bogobojne osądzenie zła, święte imię Pana jest klarowne i czyste przed światem, dzięki czemu Jego chwała i cześć zostają zachowane. Przez ludzkobojne karcenie i przez ludzkobojne osądzanie święte imię Pana jest zabrudzone, zniesławione przed światem, dzięki czemu diabłu udaje się uzyskać taki stan, że Boża chwała i cześć zostają tutaj znieważone. Dlatego jest ważne, żeby to była bogobojna karność i bogobojne osądzenie zła, a nie ludzkobojne osądzenie tego, co ludziom wydaje się złe i ludzkobojne karcenie tego, że ktoś odszedł od ludzkich pomysłów na religię. Przez karcenie, bogobojne karcenie błądzącego i przez bogobojne osądzenie zła, święte imię Pana jest klarowne i czyste przed światem, dzięki czemu Jego chwała i cześć zostają zachowane. Kościół, zgromadzenie, zbór, który wzbrania się przed bogobojnym osądzaniem zła doktrynalnego i bogobojnym osądzaniem zła moralnego, nie jest w żadnej mierze godny miana zboru Bożego. Nie jest wtedy zborem, gdyż hańbi i kompromituje Jego święte imię, Boże imię. Jest wtedy całkowicie zhańbione i skompromitowane. Także celem karności jest oczyszczanie zboru z ludzkich naleciałości. W bliskim związku z tym pierwszym aspektem, czyli zachowaniem chwały Bożej, jest aspekt oczyszczenia zboru przed oczami świata, które dokonuje się przez sprawowanie karności, bogobojnej karności i bogobojne osądzanie zła, a nie przez sprawowanie ludzkobojnej karności i ludzkobojnego osądzania tego, co ludziom religijnym wydaje się niezgodne z ich błędnymi wyobrażeniami religijnymi. Moim zadaniem jest to, żeby pokazać, że Kościół, że chrześcijanie mają za zadanie świecić niczym światła na świecie, aby ludzie dookoła nas, jako chrześcijan, byli w stanie zauważyć nasze dobre uczynki i aby uwielbiali naszego Ojca, który jest w niebie. Tak przecież jest napisane w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 16. Mamy podtrzymywać świadectwo na arenie tego świata, który uważnie obserwuje zachowanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
deklarują ich przynależność do Kościoła Bożego i są z nim kojarzeni. Gdy wierzący popadnie w grzech, imię Pana zostaje zniesławione, a świadectwo zboru postawione w złym świetle i narażone na złą reputację. Gdy jednak zło zostaje osądzone, a karność zastosowana wobec winnego, świadectwo, jakie niesie miejscowy zbór, zostaje utrzymane w oczach świata, pomimo złej sławy powiązanej z zaistniałym przypadkiem. Gdy zostanie dostrzeżone, że ci, którzy czynią zło i w nim trwają, zostają wykluczeni i pozbawieni społeczności w zborze, nabożny respekt i szacunek okazywany zborowi przez otoczenie zostaje zachowany i lokalny zbór zostaje publicznie oczyszczony ze zła, które pojawiło się pośród wierzących. Świętość imienia Pańskiego, które jest bezsprzecznie ściśle powiązane i kojarzone z Kościołem, zostanie obroniona. Gdy Koryntianie podjęli niezbędne kroki karności i wykluczyli złego ze zboru, apostoł Paweł mógł napisać do nich: pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie, mówi drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 11 werset. Gdy jakiś wierzący postępuje beztrosko, lecz w mniejszym stopniu, jego niedbalstwo czy nadużycia zostaną skorygowane w stosownym akcie karności, odpowiednio mniejszym, na przykład przez napomnienie sam na sam, którego tego napomnienia usłucha, a jego drogi zostaną wyprostowane, również i to nie umknie uwadze otoczenia. Dzięki temu imię Pana zostaje uwielbione i miejscowy zbór okazuje się dobrym świadectwem dla Niego. Wszystkie te cechy, aspekty są niezwykle ważne przy wykonywaniu karności w zborach wierzących. Kolejnym celem karności jest skorygowanie grzesznika. I to jest inny cel zastosowania karności. I tym celem jest skorygowanie grzesznika i nauczenie go tych praw Słowa Bożego, których wyraźnie utyka. Bóg podarował nam swoje Słowo, Słowo Boże, Biblię, Pismo Święte. I Bóg podarował nam swoje Słowo i my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby je czytać i uczyć się pod przewodnictwem Ducha Świętego, jakie są Jego myśli odnośnie do naszego postępowania i praktycznego życia. Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Tak przecież mówi nam drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Gdy wierzący staje się jednak niedbały w swym postępowaniu i nie zważa na Słowo Boże, lecz postępuje wbrew Jego pouczeniom, przez karność ze strony zboru zostaje pobudzony i wytrącony ze stanu beztroski i uśpienia, będąc świadomym, do czego nawołuje go Słowo Boże i jak powinno wyglądać jego praktyczne życie. Zatem karność jest ważnym środkiem, dzięki któremu wierzący ćwiczą się i nabierają wprawy w drogach pańskich, ucząc się posłuszeństwa i uległości względem Bożego Słowa, czyli Biblii, czyli tego, co mamy raz na zawsze objawione jako wiara, raz na zawsze objawiona świętym. Także cel karności to jest głęboki pożytek dla duszy i przywrócenie jej do stanu niezakłóconej społeczności z Bogiem. I to już jest częściowo wspomniane przeze mnie wcześniej, ale myślę, że dobrze jest to jeszcze dodatkowo tutaj, żebym podkreślił. Wzniosłym celem wykonywania karności jest korekta i duchowe przywrócenie błądzącego wierzącego do społeczności z Panem i Jego ludem. Karność w jej wszelkich różnorodnych formach powinna mieć zawsze na uwadze skorygowanie i błogosławieństwo osoby, której dotyczy.
Takim jest zawsze cel Boży w karceniu Jego dzieci. List do Hebrajczyków 12, 10, 11 mówi nam, że jest to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, a w efekcie wydaje błogosławiony owoc sprawiedliwości. Tak więc każdy zbór powinien zawsze dążyć do pożytku i duchowego dobra dla duszy w stosowaniu karności. Może mieć ona charakter pouczania, działań zapobiegawczych, korekty czy kary, ale zawsze powinna przynosić korzyść sercu, którego dotyczy. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nawet gdy dochodzi do najsurowszego aktu wykluczenia winnego ze zboru i zaprzestania wykonywania działań karności, to celem takiego postępowania jest, aby, jak mówi nam apostoł Paweł, ciało, to znaczy stara natura, która dopuściła się tego ohydnego grzechu, czyli ciało to jest stara natura, które dopuściło się tego ohydnego grzechu, zostało zatracone, złamane, a duch był zbawiony w dzień pański. Jak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 5 werset. Jest to cudowna prawda, której nie powinniśmy przeoczać i jest ona błogosławionym rezultatem, który powinniśmy zawsze mieć na celu i do którego powinniśmy dążyć, ilekroć podejmujemy się wykonywania karności. Żaden inny zamiar nie powinien przyświecać naszym sercom. Nigdy nie powinniśmy usuwać tego, który źle czyni, po to, aby uniknąć związanej z jego obecnością wśród nas kompromitacji lub aby po prostu zerwać z osobą przysparzającą problemy, która była być może powodem wielu zmartwień, smutku i ciężkich doświadczeń dla wierzących. To nie jest celem karności. I nigdy nie powinniśmy usuwać tego, który źle czyni, tylko po to, aby nam było lepiej, abyśmy my mieli łatwiej przez to, że będziemy unikać związaną z jego obecnością wśród nas wstydem, kompromitacją, być może nas to w jakiś sposób degustuje, lub aby po prostu zerwać z osobą przysparzającą problemy, która była być może powodem wielu zmartwień, być może wielu smutków, być może zranień, doświadczeń wierzących. To nie jest cel. Więc nigdy nie powinniśmy usuwać tego, który źle czyni, tylko po to, aby uniknąć związanej z jego obecnością wśród nas kompromitacji lub aby po prostu zerwać z osobą przysparzającą problemy, która była być może powodem wielu zmartwień, smutku i ciężkich doświadczeń dla wierzących. Nie. Nie o to chodzi. Nie powinna nam również towarzyszyć myśl o zemście czy wzięciu odwetu na złoczyńcy, lecz raczej głęboki smutek, iż tak poważny akt stał się koniecznością. Zamiast poczucia ulgi z powodu pozbycia się takiej osoby, powinniśmy raczej towarzyszyć jej w usilnej modlitwie, aby zastosowana karność wywarła na niej oczekiwany efekt w postaci zaprzestania czynienia zła i zawrócenia do Pana i społeczności wierzących. Zaprzestanie modlitwy jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Za taką osobę należy modlić się. Ów błogosławiony rezultat oglądamy w pełni w przypadku człowieka, którego Koryntianie musieli niejako automatycznie, bo niektóre grzechy automatycznie pociągają za sobą wykluczenie, takie jak życie z żoną ojca swego, wtedy tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Jest wbiciem się w pychę, jeżeli ktoś wtedy nie wykluczy takiej osoby. Więc ów błogosławiony rezultat oglądamy w pełni w przypadku człowieka, którego zbór w Koryncie musiał wykluczyć ze społeczności jako niegodziwego i grzesznego, gdyż żył z żoną ojca swego. W swym drugim liście apostoł pisze do nich, że nałożona na niego kara okazała się wystarczająca i usilnie prosi ich, żeby mu przebaczyli i pocieszyli go, potwierdzając swoją miłość do niego, aby nie załamał się pod ciężarem nadmiernego smutku. Tak mówi drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 6 do 8 wersetu.
Pożądany efekt wykluczenia został osiągnięty. Upór winowajcy został całkowicie przełamany. On sam zaś okazał szczerą pokutę, zawrócił do Pana i nadszedł odpowiedni czas, aby mu przebaczyć i przywrócić go do społeczności wierzących w zboże. Jakiż cudowny skutek karności, o którego osiągnięcie powinniśmy zawsze modlić się i dążyć do niego. Sposób wykonywania karności. Jak karność wykonywać? No więc, jeśli można tak powiedzieć, to karność należy wykonywać bogobojnie, nie ludzkobojnie. Karność ma być wykonywana na podstawie wiedzy o tym, że ktoś zgrzeszył przeciwko Panu, a nie przeciwko wyobrażeniom ludzkim o religijnym standardzie. Więc to jest dosyć ważny aspekt karności, może nawet najważniejszy. Duch i sposób, w jaki się ją wykonuje. Zbór nie jest zwyczajnym trybunałem sprawiedliwości, gdzie odbywa się rozprawa za wykroczenia przeciwko pewnym ustawom. Nie jesteśmy pod zakonem. Takie postępowanie byłoby równoznaczne z całkowitym opuszczeniem gruntu łaski, na którym stoimy przed Bogiem. Dlatego należy pamiętać nieustannie o tym, kim jesteśmy, a jesteśmy grzesznikami, zbankrutowanymi grzesznikami, którzy nie są godni niczego więcej jak wiecznego potępienia w jeziorze ognia i siarki. Czyli ktoś niegdyś słusznie powiedział, sprawując karność powinniśmy pamiętać, czym my sami jesteśmy. Jest to nader poważna sprawa. Gdy zastanowię się nad tym głęboko, gdy dotrze do mnie, że sam z siebie jestem nędznym grzesznikiem, zbawionym jedynie z łaski, zaakceptowanym przez Boga jedynie w osobie Jezusa Chrystusa, natomiast sam w sobie nikczemny, niegodziwy i podły, rozpoznam natychmiast, że strasznym przestępstwem byłoby podjęcie się wykonywania karności na własną rękę. Bo któż może osądzić, jeśli nie jedynie Bóg? Tylko Bóg może dokonać osądu. To jest moja pierwsza myśl. Jako nikt, jako najmniejszy z najmniejszych, stoję wśród drogich Panu, których mam widzieć i poważać jako wyższych od siebie, w świadomości mojej własnej grzeszności i nicości przed Panem, i mam mówić o kwestii karności. To niesamowicie poważna myśl, która szczególnie mnie dotyka i jedyna rzecz, która pozwala mi się wznieść ponad nią, to przywilej miłości. Gdy miłość jest czynna, nie zajmuje się niczym innym, jak tylko tym, aby osiągnąć obiekt miłości. Chociaż głównym tematem karności jest sprawiedliwość, to tym, co ją napędza, jest miłość. Miłość w działaniu za wszelką cenę, nawet smutku i bólu, której celem jest zabezpieczenie błogosławieństwa świętości w zborze. Nie ma to nic wspólnego z przyjmowaniem postawy cielesnej wyższości. Tak napisał John Nelson Darby. Z kolei list do Galacjan, 6 rozdział, 1 werset mówi, poucza nas: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Z błądzącym bratem mamy postępować w duchu łagodności, a nie w poczuciu rzekomej wyższości. Zwróćmy uwagę, zauważmy, jak subtelnie pismo podkreśla, że celem napominania jest duchowa odnowa wierzącego, poprawa, zawrócenie ze złej drogi. Także kluczowa kwestia to zasmucenie i utożsamienie się z zaistniałym złem. To jest bardzo ważne. Jeśli nie jesteś w stanie się utożsamić z zaistniałym złem, to jest to najlepszy
sygnał ostrzegawczy, że nie powinieneś zajmować się karnością, gdyż to nie jest możliwe, żebyś w takiej sytuacji wydał właściwą ocenę. Gdy apostoł Paweł pisał do Koryntian o nieosądzonym grzechu, który pojawił się wśród nich, zganił ich za to, że wzbili się w pychę, zamiast zasmucić się głęboko i wydali spośród siebie tego, który dopuścił się takiego czynu, o czym informuje nas Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, 2 werset. To pozwala nam rozpoznać, że głęboki smutek powinien cechować postawę zboru, gdy ktoś z powodu grzechu musi zostać wydalony ze społeczności wierzących jako osoba niepasująca do społeczności, zamiast postępowania w takim przypadku w zimnym, osądzającym, faryzejskim usposobieniu, powinniśmy działać w pokorze, głębokim żalu, wyznając nasz wspólny grzech, bo to jest nasz wspólny grzech, i uznając ten sam sposób hańbę, jaka spadła z jego powodu na dom Boży. Niezbędne może okazać się nawet dogłębne samoosądzenie, że musiało dojść do tak ekstremalnego aktu odcięcia. Czy wystarczająco zabiegaliśmy o osobę, która zboczyła z drogi, zanim doszło do tak ewidentnej manifestacji zła? Czy modliliśmy się za nią? Czy sami byliśmy dla niej przykładem świętego życia? Czy została otoczona prawdziwie pasterską opieką? Tego rodzaju pytania z pewnością zrodzą się w sercach, które są świadome powagi sprawy i powiązanego z nią piętna hańby spoczywającego na zborze, w którym zaistniał tak poważny grzech. Przed wykluczeniem należy koniecznie zbadać i samo osądzić, czy wystarczająco zabiegałeś o tą osobę ty, który bierzesz udział teraz w tej ocenie. Jeśli nie, to głosuj przeciwko wykluczeniu i zabiegaj o tą osobę. Dopiero jak to będzie wykonane bezskutecznie przez ciebie, dopiero wtedy możesz przyczynić się do wykluczenia. Czy modliłeś się o tą osobę? Jeśli nie, to musisz powstrzymać się z decyzją, dopóki nie stoczysz modlitewnej walki o tą osobę. Czy sam byłeś dla tej osoby przykładem świętego życia? Jeśli nie, zwróć się najpierw do tego obowiązku twojego i sam doprowadź do tego, żeby twoje święte życie było przykładem dla tej osoby. Dopiero jak wyczerpiesz ten środek, dopiero wtedy wróć i zacznij zastanawiać się, optować za wykluczeniem. Czy otoczyłeś tą osobą prawdziwą, pasterską opieką? Jeśli nie, to w ogóle nie ma podstaw. Ty jesteś winny i ciebie należy wykluczyć, jeśli tego nie zrobiłeś. Tego rodzaju pytania z pewnością zrodzą się w sercach, które są świadome powagi sprawy i powiązanego z nią piętna hańby spoczywającego na zborze, w którym zaistniał tak poważny grzech. Co więcej, miejscowy zbór nie powinien skupiać się na grzechu popełnionym przez jednostkę, lecz winien postrzegać go raczej jako wspólny, kolektywny grzech całej społeczności i wyznać go szczerze przed Panem. Apostoł Paweł pisał do Koryntian: a wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić. Był to ich grzech. Wszyscy Koryntianie byli za niego współodpowiedzialni, jak rodzina dotknięta jest przez haniebny czyn jednego ze swoich członków. W tym kontekście można sobie wziąć do serca słowa pewnego brata. Żaden zbór nie będzie w stanie stosować karności we właściwy sposób, jeżeli w pierwszej kolejności nie zidentyfikuje się z grzechem popełnionym przez jednego z jego członków. Jeżeli nie będzie w ten sposób postępować, to przyjmuje sędziowską formę, która nie ma nic wspólnego ze służbą łaski w duchu Chrystusowym.
Kościół nigdy nie powinien wykonywać karności, dopóki grzech jednostki nie stanie się grzechem Kościoła, uznanym za taki. Nie sądzę, aby jakakolwiek osoba lub grupa wierzących była w stanie właściwie stosować dyscyplinę bez towarzyszącego jej poruszenia własnych sumień, bez odczucia przerażającej mocy zła i grzechu przed Bogiem, tak jakby sami go popełnili. Wówczas pojawia się konieczność, aby się oczyścić. Tak napisał John Nelson Darby. W Starym Testamencie kapłani mieli spożywać mięso z ofiary za grzech ludu w świętym miejscu, bo tak informuje nas trzecia księga Mojżeszowa, czyli księga kapłańska, rozdział 10, werset 17 i 18. W ten sposób mieli ponieść nieprawość całego ludu i dokonać za nich przebłagania. Dla nas jest to obraz kapłańskiego wstawiennictwa polegającego na tym, że cudzy grzech czynimy swoim własnym i jako kapłani błagamy Ojca, by odwrócił niesławę, jaka spoczywa na ciele Chrystusowym, którego jesteśmy członkami. W takim usposobieniu powinna być praktykowana prawdziwa, rzeczywista karność. Gdy apostoł Paweł z całą powagą pisał do Koryntian, rozkazując, by usunęli złego spośród siebie, czynił to z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez. Tak mówi nam przecież drugi list do Koryntian, drugi rozdział, czwarty werset. Podkreślę jeszcze raz, że to jest jedyna właściwa postawa, w jakiej wykonywana może być karność zgodnie z zamysłem Boga.